I siemaneczko, w sobotę po kilku lapsach dotarłem na tor slopestyle'owy i chłopaki rozgrywają teraz prekwalifikacje i z tymi prekwalifikacjami wygląda sytuacja tak, że każdy z chłopaków ma po dwa przejazdy, dostają się do kwalifikacji i wtedy dopiero po kwalifikacjach dostaje się zaledwie kilka osób do ścisłych finałów i w kwalifikacjach miało startować trzech naszych, startuje jeden. Myślę, że już swoje zduby pouští lehce, dává jenom lehkej no-hander na Hogan Long. Jo. Ogólnie jeśli chodzi o warunki, to chłopaki nie mają tutaj łatwego zadania, bo dzisiaj turbo wieje, jesteśmy po deszczach i chłopaki zrobili co mogli, żeby ten tor tutaj usprawnić. Są położone dywany, jest wszystko tutaj klepane na bieżąco, ale i tak warun jest jak na dirtówkę trudny i ogólnie chopeczki są trudne. Na pierwszą chopeczkę, którą wam za momencik pokażę, najeżdża się praktycznie z zerową prędkością. Potem mamy Bonnerloga, na którego też trzeba przyhamować, bo jeżeli skoczycie tego Bonnerloga na płaskie, to no to nie fajne. Ogólnie jest dosyć duże dobicie na tym Bonnerlogu. Potem pierwsza hopa, banda, druga hopa, kłoterek, drop, banda, step down i ostatnia duża hopa. Tor jest bardzo fajny, wymagający, na pewno trudny na rower dirtowy. I znajdujemy się na dolnej części trasy, to jest ostatnia hopa, a tu mamy step down i obczajcie, ile jest przelotu między tym a tym. To jest taka typowa freeride'owa hopa, a jednak leci się to na dirtówie. Tutaj jest naprawdę sporo metrów do przelecenia. Przed tym jest wielka banda i wielka banda jest potrzebna, bo leci się gigantycznego dropa. Obczajcie to, co się tutaj dzieje. Ten drop ma nie wiem ile, z 6 metrów. Coś koło tego, no drop jest naprawdę ogromny. Tu widzicie ziomeczko dla skali, ile takich ziomeczków to jest ten drop. Masakra, ten drop jest naprawdę wielki. Na filmie to nigdy tak nie wygląda, ale jak go leciałem, ciekawostka, to jest z niego mniejsze walnięcie niż na przykład z tego tutaj niższego dropa. Ten drop jest, nie wiem, z 2 metry niższy, a tutaj po prostu jest bardziej płaskie lądowanie. Także im jest bardziej strome lądowanie, tym macie lightowsze lądowanko. O, tu wam to pokażę z trochę innej perspektywy.
No powiem wam, że robi to wrażenie, naprawdę. Tu jest lądowanko, tu jest dropik. Może jak będzie ktoś jechać, to postaram się nagrać. What?
I tak oto kończą się finały FMB Slopestyle w Kalnicy. Poziom niesamowity. Polecam wam, jeżeli planujecie kiedyś wpaść na jakiś taki event, to warto właśnie wpaść. Bo to na żywo robi dużo większe wrażenie niż na filmie. A na filmie i tak robi, więc wow.